Radiosud.pl. Największy portal informacyjny regionu. W meczu na szczycie siódmej kolejki rozgrywek grupy czwartej wielkopolskiej klasy A Sokół Bralin pokonał Zawiszę Łęka Opatowska 1-0. Jedyną bramkę w tym spotkaniu strzelił w 36 minucie Karol Wanzek. Spotkanie mogło się podobać. W pierwszej połowie gospodarze postawili twarde warunki gry i zasłużenie objęli prowadzenie. Drugie 45 minut znacznie lepiej rozegrali zawodnicy z Łęki Opatowskiej, jednak mądrze w grze obronnej spisywali się miejscowi, a gościom brakowało w kilku sytuacjach precyzji. Dla Zawiszy to pierwsza strata punktów tej jesieni. To jest na pewno bardzo ciężki teren. Tym bardziej, no my gramy wszystkie mecze teraz na wyjeździe, wiadomo, boisko się robi w Łęce i wiedzieliśmy, że tutaj jest trudny przeciwnik i będzie ciężko, będzie trzeba walczyć do ostatniej minucie. Gratuluję drużynie z Brolina, bo naprawdę zagrali dobre spotkanie, wywalczyli to zwycięstwo. Życzę im powodzenia. Pierwszą połowę Bralin lepiej grał piłką, pozwalali, żeśmy im wyprowadzać tą piłkę. W drugiej połowie powiedzieli, żeśmy sobie albo się weźmiemy, albo przegramy ten mecz nie jedną bramką, tylko więcej. No jak widać było w drugiej połowie, cały czas żeśmy byli na połowie gospodarzy, no ale nic to nie przyniosło. Szczęśliwych sytuacji parę takich bramkarz wybronił, a my żeśmy nie wykorzystali. Zimny prysznic po prostu. Piłkarze trenera Michała Góreckiego to rewelacje rozgrywek. Sokół zajmuje trzecie miejsce i traci do swojego niedzielnego przeciwnika zaledwie 2 punkty. Na pewno w naszym wykonaniu były to 2 różne połowy. Pierwsza połowa fajna, w naszym wykonaniu chcieliśmy grać piłkę, stawiliśmy sobie kilka sytuacji. W drugiej połowie zespół z Łęki nas przycisnął, trzeba oddać chwałę naszemu bramkarzowi, wyciągnął 3 naprawdę dobre sytuacje. I to widać potencjał w zespole Łęki Opatowskiej, pomimo dzisiejszej porażki są faworytami do wygrania tej ligi. I tak mi się wydaje, że będą w czubie, także jeszcze raz szacunek dla mojego zespołu, że dzisiaj stawił czoła mocnemu zespołowi, także cieszymy się, tabela wskazuje na to, że w tym roku raczej nie będziemy się bronić przed spadkiem, tylko będziemy walczyć o wyższe cele. Zagraliśmy bardzo dobry mecz, w drugiej połowie Zawisza był lepszym zespołem, to na pewno. My wykorzystaliśmy jedną ze swoich kilku dobrych akcji w pierwszej połowie, z tego się cieszymy. Ta bramka na pewno ustawiła spotkanie, a dzisiaj, kiedy mamy w tej czwartej grupie wielkopolskiej A-klasy taki ścisk. No jak widać, te pojedyncze bramki decydują o losach meczu. Cieszymy się bardzo, bo na pewno no, daje nam to kolejne marzenia i kolejne cele wyznacza automatycznie już na najbliższy mecz za tydzień, choć cały czas nie składamy żadnych deklaracji. W następnej kolejce Sokół zagra w Trębaczowie z Pogonią, natomiast Zawisza rozegra kolejny mecz wyjazdowy z KS Rogaszyce. Radio Sud. Twoje radio. Twoja muzyka.